Mieszkańców Szubina już dawno temu uśpiła niezawodna kołysanka. Zwyczajna codzienność. Pobudka okazała się dramatyczna. Kto i dlaczego otruł ubogą rodzinę Maryli i Janusza Malików? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niestety, nic nie udało się ustalić. Dorota, młodsza siostra Janusza, postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. Przeprowadza się do Szubina, by rozpocząć prywatne śledztwo. Nie mieli żadnych wrogów. Cieszyli się ogólną sympatią i sami też taką wszystkim okazywali. Straciłem jedną z najlepszych rodzin w mojej parafii. Widać, Pan Bóg tak chciał. Skąd na to wszystko wzięli pieniądze? Znałeś moją rodzinę? Jako tako, tylko z widzenia. To małe miasto, wszyscy się tu znają. Co ludzie mówili na temat tej tragedii? Parę osób przebąkiwało coś o zemście pewnego uczennica. Malik trzymał z nim kontakty. Znaliście się jako taką? Młodziutki detektyw w spódnicy, co? Janusz był zapalonym graczem w lotce. Podobno człowieka na to coś trafił, ale my tu żadnej wygranej nie słyszeliśmy. Hej, jesteśmy sąsiadami, mam na imię Tomek. Dorota. Nie jest tak, ta dziwka naprawdę zawróciła bardzo w głowie. Widziałem, jak rozmawiasz z Zielańskim. Uważaj na niego, to matacz. Ładny długopis. Miałem kiedyś taki sam, ale gdzieś mi się zapodział. Janusz przyjechał do mnie czerwonym ładem później wieczorem. Chciał, żebym sfałszował jego kupon lotka. Poproszę lody truskawkowe. Ja stawiam. Nie odpowiadam za mojego brata. Ty, suko, nie odpowiadasz? I tak będziesz zapukał. Wkrótce w kinach. Thank you.